Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w Muzeum Sartu na wernisażu nowej wystawy, wystawy pod tytułem Tropem Goldberga o charakterze etnograficznym. Powitała nas, proszę Państwa, kapela regionalna Mierzęcice. Jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, no muszę zacząć od przeprosin, po pierwsze z tytułu tego poślizgu, no ale drogi są dzisiaj trudno przejezdne i nasi goście nie bardzo umieli dojechać do nas szczęśliwie ze względu na korki. No a potem Państwo widzieliście jeszcze dodatkowo złośliwość martwych przedmiotów, także proszę o wybaczenie, ale ten studencki kwadrans myślę, że Państwo wybaczycie nam. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco, wszystkich tych, którzy po raz pierwszy w tym roku są w muzeum. Bardzo serdecznie proszę o przyjęcie najlepszych życzeń z okazji właśnie tego nowego 2015 roku w imieniu swoim własnym, ale przede wszystkim wszystkich pracowników muzeum. Życzę Państwu, aby ten rok był prawdziwie szczęśliwy, prawdziwie udany, a żeby dał Państwu wiele powodów do radości i zadowolenia do siego roku, moi drodzy Państwo. Szanowni Państwo, rok, który minął, rok 2014, przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony rokiem Goldberga. Tak się składa, że akurat właśnie w roku ubiegłym obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin tego kompozytora, ale przede wszystkim folklorysty. Człowieka, który na tak wielką skalę jak nikt inny prowadził badania i na dodatek udało mu się to ogłosić w ogromnym dziele, zapisując sztukę i kulturę ludową Polski. Sejm Rzeczpospolitej tak zdecydował, aby właśnie ten rok ubiegły był rokiem Goldberga. Co za tym poszło, Muzeum, Ministerstwo Sztuki i Dziedzictwa Narodowego uznało, że zresztą zawsze w takich przypadkach tak się dzieje, przyznana została pewna kwota na realizację programów, które z jednej strony oczywiście przypominałyby samą sylwetkę Goldberga, ale przede wszystkim również umacniałyby to, czym się zajmował Goldberg, a więc przede wszystkim na wszelkiego rodzaju badania etnograficzne. Pozwólcie Państwo, że powitam i przedstawię Państwu osoby właściwie, dzięki którym tu dzisiaj się znaleźliśmy, którzy są autorami albo współautorami tego, co Państwo wszystko dzisiaj zobaczycie i to, co Państwo wysłuchacie. Witam bardzo serdecznie Panią Dobrawę Skonieczną-Gatik, etnografa. Proszę nam się pokazać. Pani Dobrawa jest oczywiście etnografem. Na dzień dzisiejszy pracuje w Górnośląskim Parku Etnograficznym, czyli w tym naszym pobliskim skansenie, ale przez długie lata pracowała w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Witam również Pana Roberta Garstkę, kulturoznawca i proszę Państwa pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, ale nam również znany z wielu publikacji, z wielu działań, z wielu inicjatyw dotyczących Zagłębia, dotyczących Będzina. Jest osobą również znaną jako fotografik. Zresztą był również współinicjatorem powstania grupy Koń Trojański. I trzecią osobą, która jest na sali, pan Bartosz Gawlik. Jest, siadł sobie z tyłu, nie wiedzieć czemu, bo ma być tu jedną z osób pierwszoplanowych. Moi drodzy Państwo, tak nieco w środku przedstawiłam naszych dzisiejszych gości, bo też i chciałabym zaprosić, nie mógł niestety przybyć pan dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury, który skorzystał z tej promesy utworzonej przez ministerstwo, stworzył program, którego dzisiaj zobaczymy wyniki, ale ponieważ mamy pana, który pracuje w ośrodku regionalnym w Katowicach, doskonale
doskonale wie, jak ten projekt przebiegał, jak to wszystko wyglądało. Bardzo proszę, panie Robercie, proszę nam kilka słów powiedzieć na razie o samym projekcie. Wieczór Państwu. Jeszcze na samym początku chciałem podziękować kapeli Zmierzeńcy, która tak nas pięknie przywitała, bo w Będźnie na tym pierwszym naszym projekcie też pięknie zagrali. Już mamy zaproszenie z tym, to prawda, pewnie jeszcze nie wiem, do Sztygarki. Także myślę, że tam też Panów zaprosimy. Ja myślę tak szerzej o tym projekcie. Tutaj na pewno dobra Was konieczna Gabi jako koordynator nam tutaj przybliży, żeby też tu Państwu może nie zanudzić. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że właśnie skorzystaliśmy jako Regionalny Ośrodek Kultury z tego grantu, z tej inicjatywy ministerstwa. Zwróciliśmy się właśnie z prośbą o współpracę do Muzeum Zagmiała w Będzinie oraz do innych jednostek, między innymi Muzeum w Tychach, Muzeum Dolnośląskie w Bytomiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, bo były to badania bardzo szerokie, szeroko rozumiane w terenie właśnie, które trwały kilka miesięcy właśnie. Pracownicy, etnografowie, etnologowie z tych różnych muzeów, także z kansonu chorzowskiego, wraz ze studentami 5 roku etnologii z Cieszyna. I nie tylko interesowało nas właśnie, no dobra, właśnie to trzeba powiedzieć, bo pani się sama nie pochwali, przygotowała bardzo obszerny i bardzo bogaty kwestionariusz badawczy, który jakby się tak chciało, naprawdę trzeba było ten kwestionariusz nieraz z osobami robić na raty, bo to było ponad 100 pytań dotyczących obrzędowości rodzinnej i rodzinnej, dorocznej, który obejmował oczywiście wszystkie, cały przekrój, czyli wszystkie święta, nie tylko Wielkanoc i Boże Narodzenie, ale wszystkie, tak jak Państwo widzieliście, może zdjęcie Matki Boskiej Gromnicznej, wszystkie aspekty święta, które w ciągu roku występują, mniej i bardziej znane. Ja mogę tylko też jeszcze powiedzieć, tak, no też pochwalić właśnie i Bartka, i Dobrale, bo oni tego sami nie zrobią. I się wyobrażę też przy okazji, że to trzeba bardzo, nie tylko, że projektem, ale też mamy jakieś ramy pracy określone, prawda, naszymi umowami, ale ta praca, którą myśmy wykonywali, to była po godzinach, bo to się działo w soboty, niedzielę i święta i głównie, no bo rezurekcja Bożego, prawda, rezurekcja, czy Boże Ciało, procesja, czy inne rzeczy, które się dzieją w święta, no to nie dzieje się w zwykły dzień, tylko trzeba faktycznie no, poświęcić ten swój wolny czas i pojechać to, aby zdokumentować, porozmawiać z ludźmi. To jest pierwsza kwestia i tutaj musieliśmy godzić właśnie te nasze i pracę zawodową i rodzinną, bo tu Państwo właśnie brali też często gęsto dzieci ze sobą i uczestniczyły z nami w tych badaniach. I tych badań nie byłoby, gdyby nie zacięcie i taka naprawdę przemożna chęć stworzenia czegoś, bo to wszystko niestety na naszych oczach, proszę Państwa, zanika. Tu mi się Bartek pokaże, mi się to nie wiem, czy pokaże, to może opowie, akurat robił ginącą zabudowę drewnianą. Jak miał możliwość etapami obserwować niszczający budynek, prawda, który jeszcze był, a potem został rozebrany, bo ktoś kupił ziemię, prawda? I ten budynek nie trafił ani do skansenu, czy w inne jakieś miejsce, gdzie mógłby może cieszyć oko dla przyszłych pokoleń, ale dzięki jego zdjęciom będzie to zachowane dla przyszłych pokoleń. To samo te rzeczy, które Państwo zobaczycie na wystawie, te tradycje, obrzędy, zwyczaje, na które nie każdy może wie, że one gdzieś tam są w Wojkowicach, w Kościelnych, w Siewierzu, to trzeba by tam specjalnie pojechać, wiedzieć, że w ogóle one istnieją, prawda? Że one w ogóle istnieją w danym czasie, w danym miejscu, bo powiedzmy jeden, dwa dni i koniec. To jest też bardzo wąska grupa ludzi, która pewnymi rzeczami się zajmuje, bo ja tu nie mówię tylko o jakichś świętach kościelnych, że jest to, wchodzimy do kościoła i oczywiście z księdzem proboszczem jest to ustalone, że możemy fotografować, dokumentować, żeby też się ludzie jakoś czuli tak niespięci. Ale właśnie z takimi grupami typu, no, że podam przykład, właśnie przed Wielkanocą jest taki zwyczaj pękanie skał w Leśniakach, gdzie już dawniej od Wielkiego Czwartku, a teraz to różnie, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, młodzieńcy wychodzą pod las i w beczkach, które dawniej w tych takich kankach na mleko metalowych, tam chyba kładą karbid, woda, zachodzi reakcja chemiczna i jak ten dekiel odskakuje, bo oni go jeszcze oczywiście podgrzewają ogniem, jak ten dekiel, to jest chyba nawet jedno z moich zdjęć na wystawie, Państwo zobaczcie, jak to wygląda, jak to odskakuje, jest huk.
I to jest taki chłód, jakby pękały skały, prawda? No, oni to właśnie tłumaczą, że to jest już taki początek, że za chwilę będzie zmartwychwstanie, pękają skały. No. I Państwo, to się teraz też wszystko zmienia. Dawniej nikomu to nie przeszkadzało. Teraz ludzie często dzwonią na straż miejską, że jest zakłócona cisza. Albo też myśmy w ubiegłym roku mogli to dokumentować dzięki właśnie tam lokalnym takim pasjonatom, ludziom, którzy to jeszcze robią. To nie robi jakieś stowarzyszenie, tylko, ale też miejscowy ksiądz proboszcz, który specjalnie tam pojechał, był z tymi panami oraz tam była miejscowa też ochotnicza straż pożarna. No bo tam mówią, że tam niby coś się może zapalić, że jest niebezpiecznie, ale panowie, którzy to robią, też w straży pożarnej są i są mieszkańcami leśnych, więc zależy na tym, żeby tam nic nie zniszczyć, czy lasu nie podpalić, tylko żeby jeszcze tą tradycję, która na siłę jest niszczona i deptana, podtrzymać. Więc z nich był, tak mówię, i komendant straży pożarnej, z tego co pamiętam, i ksiądz proboszcz, który mówi, w razie draki był, żeby sprawę załagodzić. I takich spraw, proszę Państwa, i w Zagłębiu, i w całym województwie śląskim, i szerzej, myślę, jest wiele, bo my tutaj często oglądamy sobie właśnie jakiś występ kapeli, jakiś tam jest czasem jakiś poczęstunek przy okazji takiej imprezy, czy powiedzmy robi się jakiś tam, coś się robi festiwale smaku, prawda, gdzie możemy spróbować jakiegoś tam jadła tradycyjnego. I to jest w zasadzie takie nasze otarcie się o tą kulturę taką często na pokaz. Ale tak w życiu codziennym to ciężko ją tak właśnie zobaczyć, zbadać, żeby dotrzeć, bo też trzeba właśnie też tego zaufania tych ludzi, którzy tą tradycję jakoś kultywują i noszą, bo no tak to wygląda. Ja myślę, to tak wstępnie tyle, że potem przy tych moich pan życiach... Robert i tak już przeszedł do szczegółów. Ja myślę, że potem... Myślałam, że bardziej ogólnie. Proszę nam tylko jeszcze powiedzieć, jaki mniej więcej jest zakres terytorialny. Bo wiemy, że to były na pewno Zagłębie Dąbrowskie. Ja już jestem o tyle mądrzejsza, bo widziałam wystawę, więc wiem, że również zahaczył pan o Czeladź, przynajmniej w swoich zdjęciach, fotografiach. Natomiast w jakich miejscowościach były przeprowadzane te badania? Znaczy teraz tak, może z głowy wszystkich nigdy nie były 10 głównych, to może zaraz też dobrawa poda, ale wiadomo, w Zagłębiu też w naszym pojęciu, a myślę może nie wszystkich, bo tutaj też to są... w tym szerokim, czy raczej w tym wąskim? Znaczy, też szeroki, natomiast takie pojęcie, bo dla większości, myślę, może tutaj nie dla Państwa, którzy siedzą, ale powiedzmy Będzin, Czeladź, Sosnowiec, Dąbrowa, ewentualnie Zawiercie, to jest Zagłębie. Ale przecież mamy granicę Szczekociny, prawda? Gdzieś Olkusz, który jest jakby częścią Małopolski, no ale tak naprawdę Zagłębie to jest też częścią zachodniej Małopolski. My nie jesteśmy Śląskim. Często właśnie myleni ze Śląskiem, bo jesteśmy województwem śląskim, a tak naprawdę sobie może... Bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, że my jesteśmy zachodnią Małopolską, prawda? Więc te tereny, które myśmy dotykali, to my się tak mocniej dotknęliśmy właśnie powiatu będzińskiego, który no jest i tak, jest tam wiele właśnie małych miejscowości, gdzie te zwyczaje jeszcze były, bo tam właśnie z racji naszych kontaktów do Brawy, Bartka moich, z kołami gospodyń wiejskich, ze strażą pożarną czy z innymi jednostkami, no dzięki temu jakby udało się wejść do środowiska, bo to nie jest tak, że my przyjeżdżamy, robimy teraz badanie, robimy zdjęcia i tak właśnie dzięki uprzejmości ludzi, dzięki uprzejmości księży, którzy też głosili, przedstawiali nas, głosili to przed mszą, prawda, czy jakoś w trakcie, że tu przyjechaliśmy, robimy coś dobrego, żeby to jakby utrwalić, bo tak naprawdę ja wiem, że tutaj wiele tematów jest poruszane i zabudowy, mówię ogólnie o publikacjach, które wyszły, jakieś kapliczki, ale tak naprawdę właśnie nie było do tej pory, mam nadzieję, że się może w tym roku nam uda, taką publikację, która by właśnie pokazywała te tradycje rodzinne i obrzędowość doroczną w Zagłębiu. Tak naprawdę, bo oczywiście były jakieś książki, tutaj też nam wypomniano na tym spotkaniu w Będzinie, że był Kolberg, był Federowski, był Ciszewski, owszem, a to jest XIX wiek, czy tam końcówka nawet XVIII, i to jest różnica, jest przestrzeń 100 czy 150 lat, a czasy są teraz, Państwo, proszę Państwa, bardzo dynamiczne, zmienne i te tradycje niestety odchodzą w niepamięć, no i w niepamięć w ogóle też są wypierane przez to teraz nowoczesne, bo kto to ma kultywować, kto to ma pielęgnować, jeżeli no, żyjemy teraz inaczej i to wszystko tak to tak przebiega, że no niestety może nie ma powoli już na to czasu i miejsca. I no chcemy jeszcze złapać te okruszki, które jeszcze te okruszki gdzieś można jeszcze złapać niestety. Tak to wygląda. To ja na razie panu dziękuję. Również.